jak to teraz jest? Jak to się teraz odbywa? Wchodzicie do dziupli, tak, mikrofon, tak, uwaga, monitor, zaczynamy. Tak. Oj, panie Tomku, powtórzymy tutaj, tak, bo nie. Teraz się gra bardzo często na komputer, że można wręcz, jak nawet nie tu przeczytam trochę, to szybciej jest, powiedzmy, wyprzedzę kogoś, czy spóźnię się. Ktoś tam powiedział dzień dobry, a ja dopiero po chwili mówię dzień dobry. Mówię, zaraz to ja trafię. Nie, my przesuniemy. Więc także to jest obróbka komputerowa. Bardzo szybka, bardzo sprawna, wycinają oddechy, wycinają różne rzeczy, no można to właśnie doprecyzować. Oczywiście jak się pomylę, no to sorry, język się zawinie, coś tam powiem, kiedyś tak jak na filmie Lecą żurawie, albo znowu na żywca powiedziałem, a to jest żółciodób. I jeszcze wszystko by było dobrze, może się ktoś przesłyszał, ale poprawiłem się, przepraszam, żółtodziób. Także. No ale to i kiedyś Marek Gajewski, lektor, też właśnie powiedział, że były to trzy dorodne kurewskie córki, przepraszam, królewskie. Żeby się nie poprawił, ja tak myślałem, nie, niemożliwe, ale się poprawił i to już było. Dobrze. Powiedz mi proszę, masz czasem tak, bo ja mam, ale ty pewnie jesteś w innej sytuacji, że oglądasz film i dopiero na końcu, gdzie jest tam wersja polska i tak dalej, udźwiękowienie, czytał Tomasz Knapik. Ja wtedy się orientuję, kurczę, to faktycznie lektor był. Nie słyszałem. Zdarza ci się tak? No nie, no ja mam profesjonalne podejście, więc ja po prostu no, słyszę, kto to czyta z moich kolegów, wszystkich znam. No dobrze, ale okej, okay, ale czy kiedyś, wracając zmęczony do domu, oglądasz sobie film wieczorny, tak, po wiadomościach i nagle, no film leci, tak, ciekawi cię. I dopiero po kilku dobrych chwilach, o cholera, ja to czytam. Nie, nie, tak mi się nie zdarza. Zdarza mi się, że oglądam film, który czytałem, ja w ogóle mam mało czasu, w związku z tym szkoda mi jest poświęcać czas na powtórne oglądanie filmu, który już kiedyś czytałem. Zwłaszcza, że no, umówmy się, tych dobrych filmów jest naprawdę niedużo, które bym chciał jeszcze raz obejrzeć, ale się zdarza. Dlatego po prostu no, nie słucham już na ogół filmów, które ja czytałem. Natomiast jest co innego. Kiedyś sprzeczałem się, bo mój kolega, znakomity lektor Szczotkowski, też powiedział, że słuchaj, ja ciągle mam jakiś film, że w ogóle nie wiem, że ja go czytałem i tak dalej. Ja mówię, niemożliwe, ja każdy film pamiętam. Każdy, który mi 20 lat temu czytał, to ja pamiętam. Tylko mu to powiedziałem, przyszedłem do domu, wymęczony byłem wprawdzie, leci film i ja czytam. Patrz, zero zupełnie znajomości tego filmu, nie wiem. Zgłośniłem, może to nie ja. Nie, to jednak ja czytam. Patrzę się w ten telewizor, patrzę, nie dociera. Nic, zero. No, bo na ogół, żeby to był nawet film klasy C, to ja po trzech minutach mówię, a już wiem, to ten Murzyn, on teraz zastrzeli. Albo, o, to jest czarny charakter, on tylko jest właśnie, tu udaje, a no coś mi, albo, o, teraz się będą gonili samochodami, albo coś takiego. Zero, nic. Do końca obejrzałem, zadzwoniłem do Jurka, mi Jureczku, przepraszam cię, całuję cię drobnym maczkiem w tyłek, masz rację. Nie wiem, czy ja wtedy spałem, czytając ten film, czy byłem nieprzytomny, czy, no nie wiem, no pijany to nie, bo mi się raczej to przy pracy nie zdarza. No to znaczy, po trzech lufach to ja bym zauważył, aha, po sześciu to by i słuchacze zauważyli. Po trzech lufach, jak to się mówi, popłynąłbyś wtedy. No znaczy, że miałbym jakąś płynną wymowę. No nie sądzę, no nie próbowałem, więc trudno mi powiedzieć, no to jest, mówię, trochę jedno, drugie wyklucza, poza tym. No jeżdżę samochodem, więc na ogół to gdzieś przyjadę, na razie pojadę, więc raczej nie używam alkoholu w pracy, ale no nie, dobrze to nie alkohol. Ale w czasie wolnym piwko, małe. Bardzo chętnie, najchętniej pyskę, ale inne gatunki też. Do zobaczenia Państwu, wszystkiego dobrego, samych dobrych filmów życzymy, samych z Tomkiem Knapikiem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.